Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z gościem, którym jest moja mama, która już kilkakrotnie była tutaj na kanale i chcieliście ponownie z nią film, więc stwierdziłam, że oddaję dzisiaj ponownie jej głos i mama będzie mówiła o książkach, które są dobre na wakacje, do czytania, bo jak widzicie, moja mama jest opalona, więc była na wakacjach, ja na tych wakacjach nie byłam. Jesteś teraz. Jestem teraz w hotelu All Inclusive Państwa Mańdok. Także mamo, proszę bardzo, zaczynaj. Słuchajcie, zacznę od takiej serii. I pamiętaj, mamo, patrzymy tu, nie tu. Gdzie tu? Tu. Aha. Nie tu. Dobrze. Bo to potem widać. Szybki instruktaż był. Tak. Słuchajcie, zacznę od takiej serii, która jest no w sumie chyba mało popularna i mało znana, bo to jest książka, która była napisana dosyć dawno. Napisał to Jim Butcher, się to mówi? Butcher. Butcher. Akta Harry'ego Dresdena. Świetny cykl. Ja całego jeszcze nie zdążyłam przeczytać. Mamo, nie zdążysz. Bo? Bo nie będzie wydany po polsku. Ale jest 17 tom. No i zawiesili. Nie będą więcej. No ale każdy tom, słuchajcie, każdy tom się kończy, to nie jest tak, że trzeba czytać następny, bo każdy tom jest o czym innym. Harry Dresden jest magicznym detektywem, który mieszka w mieszkaniu, w którym nie ma elektryczności, nie ma telefonu komórkowego, bo magia to wszystko niszczy, ale sam cykl mi się podobał bardzo. I wydaje mi się, że to jest dosyć fajna książka na wakacje. I one chyba są dosyć krótkie. Nie, one około 300 stron 300 miały. Stron, no. Coś, więc coś takie tego. Nawet... A wiesz, Nikolka, że ostatnio nawet ktoś na forum dla miłośników fantastyki pisał, że nawet był serial o tych... Tak. A ja tego nie widziałam. Ja też nie widziałam, ale wiem, że był. No. I wiem, bo to jeszcze było tak, że ten Mac chciał to wydawać, potem nie chciał tego wydawać, potem znowu chciał to wznawiać i w końcu teraz napisali, że już całkiem porzucili. Więc no. Jak może ktoś, jakiś wydawca by chciał prawa, to wtedy za 5 lat pewnie się kończą Magowi i można znowu wydać. Bo to jest naprawdę fajne. Na pewno to te akta Harry'ego Dresdena można wypożyczyć z biblioteki. I jeszcze taka maleńka podpowiedź. Na Legimie, nawet jeżeli nie macie abonamentu, jest coś takiego jak depozyt biblioteczny. Tam się trzeba zarejestrować, jak się jest czytelnikiem, i można te książki wypożyczać za darmo. I jest tam mnóstwo perełek bardzo fajnych, starych książek, które w większości już są gdzieś tam niedostępne. Ja z tego korzystam, więc polecam. To tak, to tak pomijając. Mama robi reklamę Legimi po prostu. No nie, no sama korzystam, ale no wiecie, że ja lubię biblioteki tak samo, no nie? I wiem, że jest ten depozyt i jest to takie naprawdę fajne, bo na Legimi tych książek nie wypożyczysz, bo to nie są ich książki, to są książki, które zamieszczają biblioteki. Okej. Okay. No. No to tyle z mojej strony. Koniec filmu! Drugą autorką, którą polecam, jest, jak się to wymawia? Nie pamiętam. Czekaj. To Charlie bawę. Harris? No dokładnie, tylko nie to, co było Czysta krew, tylko są dwie inne fajne serie. Jedna to jest Aurora Tigaden, chyba tak się to będzie wymawiało. A tu jest okładka teraz. No to mam nadzieję, że zrobisz. A druga to jest cykl o Lily Bard. To jest jeszcze coś innego i naprawdę dobrze się to czyta. Lily Bard? Mm-hmm. Lila Bard to jest główna bohaterka tego, Odcieni Magii. Nie pomyliłaś czegoś? Nie. Też się tak nazywa? Tak się nazywa. Okay. Tak. Ale to by ci się też podobało, powiem ci. Jedno i drugie. No, ma taki fajny, specyficzny klimacik. No i coś, na co namówiłam Nicole, bo ja byłam ja to czytałam właśnie w okresie wakacyjnym, jak byłam na wakacjach. Tomasz Duszyński w nieco innym wydaniu. Bo to jest taka komedia kryminalna i na wakacje, słuchajcie, rewelacja. Ja byłam zachwycona tą książką. To jest moje greckie wesele, moje greckie morderstwo. Moje wielkie greckie morderstwo. No tak, ale... Może być swoim weselem, jak chcesz, okej. Już miałaś wesele, nie w Grecji. Tak, nie miałam wesela. Miałaś tu. Nie, no miałam przyjęcie. No, przyjęcie, no, sylwestrowe. No. Tak.
No, więc bardzo Wam polecam. Bardzo dobrze się czyta. Napisane z dużą dozą humoru. Świetna książka. I ten autor pisał też inne książki. Tak, ja bardzo lubię, bo on napisał taki cykl Glac. W SQN-ie to jest to? Nie wiem, czy to było w SQN-ie, nie powiem Ci, ale no, chyba tak. Masz u mnie jedną książkę, to ona jest ze SQN-u. Ale taka no to, biała... to jest zupełnie inne, bo Glac to się dzieje, wiesz, dawno, dawno temu i to jest tam okolice bodajże Kędzie, nie, czekaj, żeby... Nysy Kłodzkiej. A, okej. Okay. Okay, no nie, czekaj, to... bo nie no tamte tereny, ale nie jestem pewna teraz, czy Nysa Kłodzka? No. Dobra, tam, gdzieś w Polsce. Gdzieś, nie, to jest w Polsce, ale jeszcze tam nie byłam. Jeszcze tam nie zawitałam, nie byłam jeszcze śladami tej książki. W tym miejscu mam w planie. Świetne książki na wakacje to na pewno też książki Marty Obuch. One się dzieją generalnie, akcja tych książek dzieje się generalnie tutaj na Śląsku. Katowice, Częstochowa. Tak. Jedna się konkretnie dzieje. Częstochowa, Katowice. I tam jest o tym zamku Olsztyn, który jest koło Częstochowy. Też jeszcze nie zdążyłam być. I to też są chyba komedie kryminalne, to prawda? To są komedie kryminalne. Ja daję coś takiego lekkiego, typowo według mnie wakacyjnego. I mają bardzo mało tekstu na stronie, więc jak ktoś nie lubi dużo czytać, to tu mam wrażenie, że szybko pójdzie. No to tak się szybko czyta, bo to jest bardzo przyjemna lektura. Ale nawet popatrz tak, dla oka. No mi na przykład się od razu chce takie coś czytać. No bo jest, no, mnie i ode mnie dostałaś. Mnie to bawi, więc ten. No i oczywiście, no nie mogłabym nie wspomnieć o mojej księdze. Musi być. Czarownic, którą też czytałam przez wakacje, bo ja bardzo lubię tą serię. Ona też jest, nie wiem czy ona raczej jest mało znana. Nie wszyscy to... Jak był serial, no, to była bardziej popularna, teraz znowu gdzieś... odchodzi w niepamięć. Ona była kiedyś wydawana przez wydawnictwo Amber. My ją wtedy właśnie czytałyśmy na... Myśmy ją czytały właśnie na wakacjach, ale myśmy jeszcze miały te inne wydanie, takie troszeczkę no skrócone. Amber. Ale ono było skrócone. Aha, to nawet nie wiedziałam. To według mnie się dużo lepiej czyta, bo ja czytam... A może to była kwestia tłumaczenia, wiesz? Przekładu może, typowo. No. Nie, nawet nie, że skracania, ale tylko Nikola, przekładu. Ale przecież tam te książki były cieniutkie. Nie, one miały też małe literki. A te mają duże? No. Mamo, ty po prostu jesteś ślepa i dla... Dziękuję Ci. Mama przed córka, nagraniem... która też nosi okulary i która jest ślepa jak kret i nic nie widzi. Pamiętam, jak kiedyś z mamą jechałyśmy po tatę go gdzieś odebrać i miałam ja prowadzić samochód i wyszłam z łóżka, w ogóle wyszłam, na niczym się nie zastanawiałam, wsiadłam do samochodu, już jestem gotowa do jazdy i nagle tak patrzę się przed siebie i mówię... Mamo, ja okularów nie zabrałam. Musiałam do domu się wracać po te okulary, bo mama oczywiście siedziała i się śmiała ze mnie. I ona... Zobaczcie, Nikola. Tak, ale moja mama przed nagraniem filmu powiedziała mi, Nikola, daj mi te drugie okulary. No dokładnie. Słuchajcie, mam okulary do czytania, nie do mama patrzenia. Mama ma teraz dwie pary i jak robi ten, to jest jak taka bibliotekarka typowa, która... Jak mam tamte. Tak, jak znosi sobie na nosie, tak, i tak czyta. Znaczy tak, generalnie jakbym chciała przeczytać, to lepiej mi się czyta bez okularów. Ale już... Ale ci kazał okulista, nie? Znaczy tak, muszę się przyzwyczaić. No oczywiście Małgorzata Starosta. I od kogo masz podpis tu w środku? No córcia mi załatwiła. Córcia mi załatwiła. Małgorzata Starosta, wszystkie książki. No po prostu są świetnie napisane, fajna intryga. No, to bardzo dobrze się czyta, więc polecam. Na wakacje. Bardzo po miła wakacjach, w ogóle tak, też. No sama autorka jest bardzo miła. Bardzo miła jest autorka. No a słuchajcie, a teraz taka ten. Akcja tej książki, tej. Dzieje się w pałacu w Gruszewie, do którego ja pojechałam w ubiegłym roku. No i rozmawiam z właścicielami i mówię, no tak, że czytam Starostę. A on mówi, tak, a jedna z tych książek dzieje się tu. I jeszcze moja koleżanka mi mówi tak, ty jedziesz do tego do tego pałacu, gdzie była akcja Kto zabił mamusia? Ja jej mówię, no co ty, Agata, skąd? No a tutaj faktycznie. To ty nie wiedziałaś o tym? No jak tam jechałaś? W ogóle nie wybrałam tego pałacu z powodu kryminału, żeby nie było, tylko po prostu miejscówka mi się spodobała. A o czym on jest? No musisz przeczytać.
Nie będę, sprawy, bo wiesz... Sprawy zabójstwa byłej teściowej, z którą nie miała kontaktu od 20 lat. Tymczasem zamordowana kobieta zostawiła dla małgoni list, a w nim liczne zagadki, których rozwikłanie doprowadzi do znalezienia mordercy. Trochę taki... Mi się zawsze te komedie kryminalne kojarzą z grą Cluedo. Nikt w nią nie chce ze mną grać. Tam muszą być 3 osoby minimum. I mi się ona kojarzy z Noemi, bo Noemi ją miała. No, i z nią zawsze nią byłyście małe. Tak, to, ona nią miała i żeśmy we dwie grały zawsze w nią. I jakoś tak w mojej pamięci ona została. Tak dobrze ją wspominam, tą grę. No to książka by ci się też podoba. Chociaż wydaje mi się, że bardziej by ci się podobało Gdzie są moje zwłoki. No, to jest tej samej autorki, wiesz, ale... To jest straszne, no, że te tytuły to brzmią tak, jakby mi była jakimś dużym kanałem, ja bym musiała je pikować. Czemu? Myślę, że takich rzeczach nie można gadać na YouTube. Ale to jest to książka. No ja wiem, no, ale takie to ma znaczenie. No, nie, no słuchajcie, no myślę, że Gdzie są moje zwłoki, jakbyś przeczytała, to byś... Gdzie są moje zwłoki? No, dokładnie. Jaki tytuł? No po prostu świetne książki. No nie mogło też zabraknąć tej książki, Decimus Fade. Jestem wielką fanką i czekam na tom trzeci. To jest, będzie trylogia, ja w ogóle nie wiem, jak to tam... Ja to dostałam ma być od siebie. Wiem, 2 tomy ci kupiłam. No. Ja zresztą w ogóle też to mam, ale nie kojarzę, czy to będzie trylogia. No tak, to musi być trzecia część. No. Ale nie, w sensie chodzi mi, czy tylko trylogia, czy... A to tego nie wiem, nie zwracam uwagi, ale sama książka jest rewelacyjna i dobrze się czyta i ona jest fajna na wakacje. Nie jest długa, jak ktoś nie lubi długich książek. Tak, no jest krótka. Ale jest bardzo dobrze napisana. Jest ten, ja wiecie co, chciałam dzisiaj mówić o zupełnie innych książkach niż w poprzednich filmach wam polecałam, więc to takie trochę... Dlatego mama taki miszmasz wybrała. Tak, dokładnie. Na pewno na wakacje fajne by były książki Magdaleny Kubasiewicz. Tu mam tą serię ostatnią. Nie, to nie jest ostatnia. Ostatnia to teraz jest Przeminęło z Wiedźmą. Ale to jest tom chyba 0,5 do Spalić Wiedźmy. Możliwe. Ja zaczęłam przygodę z Magdaleną Kubasiewicz od Spalić Wiedźmę. Bardzo mi się spodobała i ja mówię, tak, jeszcze... dziewczyno, zostajesz ze mną i wszystkie książki później już kupowałam. I jeszcze w Wabie to było wydawane chyba. Tak, w Wabie albo w jakimś innym wydawnictwie. Tak, ale bardzo fajne i mnie akurat odpowiadają te książki, więc bardzo lubię, więc i tu jest, polecam. Tu się jest akcja chyba, jak dziewczyna przychodzi na studia? Nie? Nie ma czegoś takiego tutaj? Nie. To jest, a to jest drugą serię, jakbyś to jest, pomyliłaś serię. To jest zupełnie coś innego, bo tutaj mamy czarownicę, która w ogóle pochodzi z takiego potężnego rodu czarownic i ma taką nietypową magię, która jest nie do końca akceptowana. Bardzo fajna seria. Bardzo. Ja bardzo, tej bardzo. Nie czytam, ja czytałam... Co czytałaś? Nie pamiętam. Pierwszą taką krótką. To było to o tym jeziorze, to Boże, to czytałaś. Nie czekaj. Wiem, z SQN-u. Jak SQN no. Do swoich grona autorek zebrał Magdalenę Kubasiewicz. Tak, ona miała taką turkusową okładkę, to czytałaś. Nie, nie turkusowe. Turkusowe to był drugi tom. Pierwsza to była taka właśnie w tych kolorach. Dobra, nie istotne w tym. No mniejsza z tym. Mniejsza. No, na pewno czarownice nie są krótkie. Katia Jadowskiej. Znaczy w ogóle wszystkie książki Jadowskiej, no wiecie, że ja... Muszę się wciąć. No. Zapraszamy do wysłuchania podcastu Słowo w Słowo, dlatego, że 1 sierpnia był odcinek właśnie nagrywany z Anetą Jadowską. Byłam w Toruniu, miałam okazję z nią chwilę, no dosyć długo, po 45 minut ma film, porozmawiać. Zachęcamy! Bardzo, bo film oczywiście mamusia obejrzała, była zachwycona, no bo nie wiem, czy wiecie, ale Nikola o Jadowskiej to słyszała ode mnie już dawno, dawno temu. Pierwszy odcinek nagrany z mamą na kanale to dotyczył jest właśnie Jadowskiej. Dotyczył Jadowskiej, Złodzieja Dusz, jak wydawnictwo SQN wyznawiało. Nagrałam wtedy ten film z mamą, bo wiedziałam, że mama uwielbia tą autorkę. I tak. Stwierdziłam, dobra, to w sumie dlaczego by nie? Tak, zgadza się, bo ja Jadowską wszystkie części o Dorze Wilk czytałam zaraz po premierze, czyli to było 2012. Już, dosyć dawno temu. Teraz sobie zrobiłam reread, no i znalazłam rzeczy, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi.
Dora Wilk zawsze zostanie w moim sercu, ale uważam, że... W moim nie. A w moim tak, bo to była... Początek. Początek, tak. Więc ten. Mam do niej duży sentyment, ale bardzo lubię Nikitę. Ja. Z tomu na... Z każdy kolejny tom według mnie jest dużo lepszy. No i oczywiście cały cykl szamański też mi się podobał. Ja wiesz, co lubię bardzo? Co mi jakby Jadowska uświadomiła w trakcie rozmowy. Ja zapominam zawsze o tej książce. Dzikie dziecko miłości. Też lubię. Ono jest właśnie o Dorze, ale ona jest tak dojrzała tam. Tak. Ona jest zupełnie inną bohaterką. Tak, taką już dojrzałą. Ma priorytety swoje. Wie, co ma zrobić. Trochę tam jakby, może żeby nie spoilować, wchodzi nam nowa, młodsza bohaterka, która tam też jest istotna. Po prostu, jak ja sobie przypomnę, naprawdę świetny jest ten tom. Ale ten dom Uklejów, czy ta seria z Garstką? Mówisz teraz o komediach. O Cozy kryminały, tak to nazwała Jadowska. To jest też Jadowskiej, ale to też się bardzo dobrze czyta. Tak, jak ktoś nie lubi fantastyki, to jak najbardziej. Jak najbardziej i my też lubimy. No, Tajemnica Domu Uklejów zasadniczo to nie są serie, które byście musieli czytać znając jedna drugą. Chodzi mi o Tajemnicę Domu Uklejów i Garstki z Ustki. Czy ja dobrze mówię teraz te tytuły? Tak czy inaczej, Trup na plaży, tak. Martwy sezon i tam trzeci to już nie pamiętam. To jest Garstka w Ustce. Tak, to są Garstki z Ustki i to jest tam są trzy tomy i one jakby się ze sobą faktycznie łączą, a osobno teraz Jadowska napisała Tajemnicę Domu Uklejów i wiemy, że na wiosnę będzie drugi tom. I tam się pojawiają nowe bohaterki, ale pojawiają się epizodycznie bohaterki z Ustki, dlatego że akcja Tajemnicy Domu Uklejów dzieje się na obrzeżach. Niedaleko Ustki. Myśmy miały w planie jechać do Ustki, po którymś tomie do Ustki. Jak ja czytałam trzeci, to chciałeś tak, jechać. Ale nasz tatuś sobie wybrał inny hotel. Ale tatuś stwierdził, że on musi mieć klimatyzację i on nie pojedzie z nami. Pojechałyśmy do Mielna, tak. Do hotelu, w którym też nie było klimatyzacji, no ale to już mu daruję. A nie było? Była chyba. Co ty, nie było? Przecież ja cały pamiętam. Czas się napieprzam, a tata nam cały czas mówi, że to myśmy tam chcieli do Mielna jechać. A myśmy chciały do Ustki. Ale tutaj fajne w Kati jest to, że to jest love story, w którym mamy dziewczynę, ona jest nekromantką, i jest między nią a chłopakiem z domu pogrzebowym, pogrzebowego, romans. No. Bardzo. Ale fajny. Bardzo fajny i nie jest tego romansu za dużo. Jest idealnie. Jest wyważony. Ale jeszcze dla starszych czytelników, jeżeli chcieliby też takie trochę mniej znane książki, to jest romans połączony z jakimś tam wątkiem kryminalnym, no to bym polecała Elizabeth Adler książki. Myślałam, że powiesz o Ilonie Andrews. Nie, no to fantastyka. Ja mówię romans z kryminałem, Nikola. To teraz babcia czyta. Jest. No, zapomniałam, jakie ładne są te ilustracje. W ogóle są ładne, bo to chyba Babińska. Babińska, nie? Oczywiście. Przepiękna. Przepiękna. Pozdrawiamy Magdalenę Babińską. Dokładnie. Z takich moich ostatnich odkryć... Ale to już jest kryminał, to już nie będzie lekkie, łatwe i przyjemne. To na pewno, jeżeli ktoś nie chce lekkich książek na wakacje, a chciałby coś ciekawego przeczytać, no to seria z Igorem Brudnym, Przemysław Piotrowski. Jest kilka tomów i ja tą serię bardzo polecam, tylko mówię, ona nie jest łatwa, piękna i przyjemna, bo niektóre sceny są brutalne. Ale mnie się praktycznie cały cykl podobał. Może jeden troszeczkę niżej oceniłam, ale generalnie cały cykl fajny. Z takich brutalnych książek, które polecałaś mi też kiedyś Witajcie w Puppet Show. Tak, świetna książka. Jest naprawdę dobra. Jest naprawdę dobra. Tylko też kolejne tomy nie są wydane po polsku. Zatrzymało się na pierwszym tomie. Ale i nie no, ma kontynuacji. To jest książka, jak ktoś lubi Chrisa Cartera. Bo to jest ten sam styl. No, w sensie bardzo taki
Obrazowy. Obrazowy, tak. Tylko brutalny, bo tam jest, jakby tutaj też trzeba to zaznaczyć, że tam jest znęcanie się nad dziećmi i to jest dosyć mocno opisywane, także tutaj to zaznaczam, bo wiele osób jest na to wyczulonych. No przy Piotrowskim pierwszy tom, w ogóle jak poznajemy Igora Brudnego, no to mówię, to tam też są poruszane ciężkie tematy. Jezu, wiem, o jakiej ty serii mówisz. Ty mówisz o tej takiej z twarzami, co teraz ją czytasz. Czytałam. Czytałaś, no, taki zielony, żółty. O Jezu, dobra. Nie mogłam sobie przypomnieć, o czym ty mówisz, a ty teraz do mnie dotarło. No, Igor Brudny. To tak, to świetna, też jest świetna, świetna, naprawdę świetna seria. No i to będzie kolejny pisarz, po którego książki będę sięgała. Od razu. Od razu, dokładnie. Już mam ich mnóstwo, ale to jest to. No a kończąc na czymś lekkim, no to ja bardzo lubię Akademię Uroków. To wydaje Wink Person. To jest chyba self-pop, wiesz? No mniejsza z tym, ale ja kupuję od nich zarówno wersję papierową, jak i e-bookową. I to jest rosyjskie. Czy to jest język rosyjski? Tak, rosyjski. Autorka jest Rosjanką albo Ukrainką, nie wiem kim. Tak, no, i od razu mówimy, to jest drugi tom, żebyście się nie pomylili. Być może, bo przyniosłam... No, przyniosłam pierwszy ten. Lepszy pewnie, no. Nie, obydwa są fajne. Nie, tylko... pierwszy lepszy z półki, że zabrałeś. Pierwszy lepszy. No. Tylko mówię, żeby ktoś sobie, wiesz, nie kupił przez przypadek. No. Bo pierwszy tom to jest Nie przeklinaj dyrektora swego. Właśnie mi się tytuł spodobał. I mama kupiła tylko dla tytułu. Kupiłam tak. Znaczy nie, jak... Faktycznie, patrz. No. Jest streszczenie na początku pierwszego tomu. Tak, no jest świetny. Teraz będzie się ukazywał na jesienią tom trzeci. Bo już pisałam, że jak tylko będzie na przedsprzedaży, no to ja od razu kupuję. Wydawnictwo o swoich książkach pisze jako Akademia Uroków na Instagramie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Jeżeli ktoś chce wiedzieć o czym, to czekaj. Ja już jestem zmęczona. Mama jest chora. Znaczy, jestem chora, tak. Ale generalnie też mamy tu szkołę magii, mamy dyrektora, mamy wątek miłosny, mamy adeptkę, która nieświadomie rzuca urok na dyrektora, na którego ten urok nie powinien zadziałać, ale zadziałał. Bardzo fajne, lekko zwariowane. Jak ktoś lubi książki Olgi Gromyko czy Aleksandry Rudej, to jak najbardziej w tych klimatach jest ta książka. Bardzo przyjemna, bardzo dobrze się czyta i na wakacje w sam raz. Możemy jeszcze wspomnieć o książce na wakacje, którą mama też czytała, którą ja czytałam ostatnio, czyli seria Kwiatu paproci. O tak, Katarzyna Berenika Miszczuk. Znaczy w ogóle cała seria. Wiecie co, jeszcze tak sobie myślę, z takich książek, które są lekkie, fajne i przyjemne, no to jest tak, Ja Anielica, Ja Diablica. To też Miszczuk. No. Miszczuk, no. Ja się, potępiona. Ja trzeci. Potępiona. To się też bardzo fajnie czyta i to jest takie leciutkie, smaczne na wakacje w sam raz. Smaczne. No, bo to jest krótkie w ogóle. No, nie wiem. No albo słuchaj, Marta Kisiel. O! Chociaż mi na przykład Kisiel dożywocie się kojarzy z zimą, ale to dlatego chyba, że Marta Kisiel lubi zimę, lubi Wigilię. No, ale fajnie się też te książki czyta. Bardzo lubię się. Jak się to nazywało? Seria ze strzygą. Strzygi, upiory, duchy, wampiry, koszmary senne zdrażą co noc. Milena Wójtowicz. Naprawdę nie mogłaś sobie przypomnieć nazwiska Mileny Wójtowicz? Nie mogłaś sobie przypomnieć. Jezus, a ja nawet sobie pomyślałam, a może powiem jej o Wójtowicz, żeby powiedziała. Wójtowicz jest rewelacyjna, ale tam jest większość tych książek. Ja przeczytałam wszystkie chyba te, które są. No na pewno możemy polecić jeszcze książki Mileny Wójtowicz. Wrota. Tam jest tego, nomen, chyba Omen też ma. Nomen omen, mama, to jest Marty Kisiel. No to coś też tam było z tą strzygą i... Poczekaj. Postscriptum. To jest właśnie seria z tą strzygą i strzyga, która jest behapowczynią. Tak. No, to jest świetna seria. Bardzo dobrze się bawiłam na niej, więc bardzo Wam polecam. No i chyba z mojej strony... To wszystko, bo tych książek jest dużo.
Musimy sobie zostawić coś na kolejny film. Ale musimy raz, że to, a dwa, że mama jest jak chora, słyszycie, nie jestem w najlepszej formie, jeżeli chodzi o gadanie. Już mnie gdzieś tam zaczyna kaszel męczyć, więc na tym zakończymy. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję, że oglądaliście. Zapraszam Was na Instagrama mojej mamy, gdzie mama czasami pisze o właśnie takich niecodziennych, nietuzinkowych książkach. I oczywiście bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Dziękuję, mamo, że wystąpiłaś. A ja Tobie, córko, że mnie zaprosiłaś. Możesz podziękować swoim wielkim fanom, którzy do mnie piszą za każdym razem, jak jestem u rodziców. Ja nagraj się z mamą! Ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że jeszcze macie ochotę mnie słuchać. No. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Cześć.